Hello, my name is Madeleine Wallin, and I am the president of FEFAF and the president of the Swedish organization HARU. Madeleine Wallin, jestem przewodniczącą Federacji Europejskiej Osób Aktywnych w Domu i jednocześnie przewodniczącą szwedzkiej organizacji HARU, zgrupującej rodziców chcących mieć wybór i równość wobec praw. HARU is working for freedom of choice in child care, parenthood and equality. Pracujemy nad prawem do wyboru, nad równością i wolnością naszych rodzin. And I work both internationally, mostly in Europe, but as well as in the UN, but I will talk about the work we do in Sweden. Ja pracuję dużo w przestrzeni międzynarodowej, również wobec ONZ-u, ale będę się starała mówić przede wszystkim o sytuacji w Szwecji, o tym, co robimy w naszej krajowej organizacji. We're a national organization who has members in all over the country, and we work with our members with news magazines 4 times a year on the internet. And then we work with lobbying against politicians. My jesteśmy stowarzyszeniem, które funkcjonuje w całej Szwecji. Mamy uczestników z całej Szwecji. I pracujemy poprzez artykuły, poprzez więź internetową. Sweden is seen as a role model in the world. We hear that all the time. And the attitudes in Sweden is not really, you have to be there, you have to live there, and you have to be families like ours who don't do as anybody else to understand the attitudes. Szwecja jest podawana w większości krajów jako przykładowy, jako raj dla rodziców. Ale to nie jest naszym doświadczeniem. Naszym doświadczeniem jest brak możliwości wyboru. I have made different choices. I have a family with 5 children between the ages of 8 and 22. So I worked, I put my children in daycares, and then one day I just had enough. Ja mimo wszystko w pewnym momencie dokonałam wyboru. Mam dzieci od 8 do 22 lat. Pracowałam, zajmowałam się domem i w pewnym momencie podjęłam decyzję. And then that's when you see how the system works or doesn't work, because you become excluded. I w momencie, kiedy dokonałam wyboru zostania w domu, to można powiedzieć, czy ten system polityki rodzinnej działa, czy nie działa, bo właściwie poczułam się wykluczona ze społeczeństwa. And the work you do, raising children, It's quite a hard work, and it takes time, and you need support. Praca, wychowywanie, zajmowanie się dziećmi jest bardzo ciężką pracą. Ja ją podjęłam i oczekiwałabym jakiegoś wsparcia. And when you don't get that support, you very often you do like everybody else, because it's difficult to be on your own. And this organization, we are gathering these people so you can feel some support, and we can work strong together to change things. Jednocześnie wobec tych wszystkich zagadnień, które spotykamy w domu, ciężko być stale samym, więc nasze stowarzyszenie próbuje tworzyć miejsce spotkania dla osób, które zostały w domu. Because we can see that words like families, motherhood, fatherhood, you are not talked about like a unit. We base our society on individuals, and we have a strong state who takes care of us. Takie słowa jak rodzicielstwo, macierzyństwo, ojcostwo, to są wszystko słowa, które właściwie przestaliśmy używać. A jednocześnie to jest to, czym my żyjemy.
So we have 92% of all children from the age of 18 months till school age who are in day in preschool. It's not called daycare any longer, it's preschool. 92% dzieci po 18 miesiącu znajduje się w żłobkach czy w rodzaju przedszkoli. So the children are raised by the state really in big, really big groups with few adults. Więc dzieci wychowują się, są skazane na bycie w dużej grupie, jedynie z kilkoma dorosłymi. And both parents work very often full-time, both of them. I najczęściej rodzice pracują na pełen etat. And grandparents work as well, so you don't have family support any longer, not in the same way as it used to be. I dziadkowie pracują również na pełne etaty. Właściwie nie mamy czegoś takiego jak takie wspieranie się rodzinne. And at the same time we can see that the psychic unhealth among children and youth is escalating. Jednocześnie widzimy, że stan psychologiczny, powiedzmy, dzieci, czy problemy psychologiczne się natężają, są coraz poważniejsze. There are even 8-year-old who wants to commit suicide. Jest bardzo wysoki procent samobójstw, czy prób samobójczych. And we have, I read an article just some weeks ago from a doctor who works with children, and he said that he prescribes time with parents. Jeśli dobrze zrozumiałam, ja jestem tutaj trochę w zastępstwie. Nie tak dawno ukazał się artykuł lekarza, który to zwracał uwagę, że nieodzowny jest czas spędzany z dziećmi. And then it only takes some weeks for the children to feel better. I że w takich problemach psychologicznych potrzebno byłoby parę tygodni spędzenia wspólnie. To byłoby najlepszym remedium. So we really need to regain the value you gain you get from parenthood, from close relations, from within families. Without families, what kind of society do we create? My naprawdę potrzebujemy powrotu do tych podstawowych wartości, do bycia razem, do macierzyństwa, rodzicielstwa, do czasu wzajemnie sobie poświęconego. And it's difficult because gender equality has been more important than the needs of children, than the needs of individuals, because we are different. We have different. A to jednocześnie jest strasznie trudne, dlatego że równość płci jest tym tematem dominującym w naszych społeczeństwach i nie bierzemy pod uwagę różnicy w potrzebach. But gender has been the word we use very often in Sweden. We have it everywhere, in universities, in all the working places, you talk about gender, and everything has to be gender neutral. So we even I zdominowało nasze myślenie, czy w ogóle nasz język, pojęcie gender. Z nim spotykamy się wszędzie, na uniwersytetach, wszędzie. Natomiast, to czego zapomniałam powiedzieć wcześniej, nie myślimy o potrzebach dzieci, nie artykułujemy tych potrzeb. Are we supposed to have gender experts in preschools? I mówi się nawet o polityce gender w żłobkach, w przedszkolach. And there are some preschools, the previous daycare, who has it's gender neutral, and the children don't know if they are a girl or a boy because you don't use the word he and she. You use another word, that's called hen. Jeśli dobrze zrozumiałam, to właśnie wszystko odnosimy do równości płci, do pojęcia gender.
ale czy to odzwierciedla rzeczywiście prawdę, czy czegoś nie zakłóca? So we, there is a big experiment going on in Sweden, and we can, people who, when we go and look at this from the outside, it's really scary to live among these children who are raised believing that they are a hen instead of a boy or a girl. It's not dangerous to be a boy or a girl. And we should, I don't know, oh, I'm sorry. I rzeczywiście widzimy, że dzieci zaczynają sobie stawiać pytanie, czy bycie chłopcem nie jest czymś niebezpiecznym. Są wytrącone ze swojej takiej istoty, zaczynają się lękać. But then there are different directions in Sweden. There are ones who go on the opposite direction from us, who wants to be. We want people to have free choices to live their lives in the way they want to. A woman or a man, mother or a father, it doesn't matter, but you have to choose yourself and the state should support you. I są różne kierunki reprezentowane w Szwecji. Są zupełnie przeciwstawne niektóre do nas, ale my podkreślamy to prawo do wyboru i prawo do realizowania się jako kobieta, jako mężczyzna, jako rodzice. If you want to be a responsible father who take care of your children or a mother, you should be supported in that and not taken it away, that the state shouldn't take it away from you. Jeżeli jesteśmy odpowiedzialnym matką, ojcem, musimy wspierać nasze dzieci w rozwoju, a nie pozostawiać je na ten jedyny wybór, jaki państwo im proponują. I talk more about ideology than our organization. Może więcej powiedziałam o ideach niż od naszej organizacji. Well, I think I might stop there. But we have a lot of work to do, and we have ministers and politicians on a high level who works with these questions and who wants to make a change for families in a positive direction. And then on the other side, we have like the Minister of Gender Equality, who wants to erase the small benefits some families have till their child is 3 years. Także mamy ogromną pracę przed sobą. Mamy polityków, ministrów, którzy myślą podobnie jak my. Ale mamy też tych, którzy się bardzo mocno przeciwstawiają. Myślę, że może na tym zakończę. So we're positive. It's a hard word, but we're very positive. We have to change because of our children. And... Mamy ogromną pracę przed sobą, ale jesteśmy optymistami. Coś można zrobić.